Dobra, teraz kolejna celebrytka będzie o Edycie Górniak, którą doskonale znamy z wielkich przebojów estrady. Co znasz, Edzi Górniak? Nie wiem, nie zrobiła do Pocahontas kawałka czy coś Zrobiła, takiego? zrobiła, zrobiła. Co ona jeszcze zrobiła? Nie wiem, hymn polski. Hymn polski, tak, przecież to jest jej piosenka. Nothing Else Matters. I Nothing Else Matters, to są przecież jej autorskie. Szkoda, że nie mamy tej kompozycji w jej wersji. Jak nie mamy? Mamy. Możemy mieć w każdym momencie. Mamy. A widzisz, ale... jakie ma walnięcie? No, nie, to... a takie. Au! Rozliczymy się z tego. To ile mi zapłacisz za to? Dychę? Chyba nie. Że fakturę jakoś. Dobra, a wiesz o tym, że Edyta Górniak niedawno poszła na... Właśnie mówię, że się otworzyła. Poszła na rozdanie Wiktorów. Na tej gali wpadła w typowy dla siebie szał i zaczęła w dziwny sposób pozować fotografom. Wykrzywiała ręce, nogi, robiła miny. Może ją na przykład zawiało, jak jechała samochodem i wiesz, jakieś tam ją bolało coś w plecach, ta w krzyżu. Czerwona sukienka pokazuje, że mogło ją zawiać. Mało tego, tutaj zwrócona uwaga na to, że pozowała w tych dziwnych pozach na schodach ruchomych, a fotografowie mogli ją objąć swoim obiektywem z samego dołu, dlatego wiemy, jaki kolor bielizny dobrała do swojej czerwonej sukienki. Jak myślisz, jaki to kolor? Co pasuje do czerwonego? Do czerwonego? Nie wiem, na przykład zielony. Ona wybrała czarną bieliznę. Krzysztof Skarżyński. Już. I co, myślisz, że do takiej ryżowej piosenki pasuje czarna bielizna? Nie wiem, przydałyby się jakieś specjaliści od mody albo specjalistki.